Chciałbym Państwa serdecznie przywitać w najstarszym budynku murowanym miasta Łodzi, w dawnym ratuszu miejskim, a obecnie siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi, na otwarciu wystawy, o której jeszcze jeżdżę, za moment powie Pani kurator wystawy, zawodnie Pani Agnieszka Janik. Dzisiejsze spotkanie z Państwem, zaproszenie, które do Państwa skierowaliśmy, jest związane z Międzynarodowym Dniem Archiwów, który normalnie przypada na 9 czerwca, natomiast zdecydowaliśmy się świętować w dzień w weekend. Będzie to, mam nadzieję, tradycja już coroczna, że drugą sobotę czerwca będziemy Państwa zapraszać na jakieś ciekawe wydarzenia. Dzisiaj jest to otwarcie wystawy zdjęć pana Romana Majdronisa i w tej chwili chciałbym przywitać syna pana Romana, pana Stanisława Majdronisa wraz z wnuczkami, panią Justyną i panią Joanną. Joanną. Witam całą rodzinę pani Majdronisa. Zostaniecie wpuszczeni za te białe drzwi. Jako dodatkowa atrakcja przewidziana na dzień dzisiejszy jest wejście na wieżę zegarową wraz z wręczeniem certyfikatu wejścia. To jest trochę schodów, więc panie na szpilkach, proszę o uwagę, że żadna krzywda się nie stała. A dla dzieci na koniec będzie mała jeszcze niespodzianka dla tych dzieci, które nie będą na wieżę. To ja już. Aha, chciałem jeszcze przy okazji przywitać wszystkich gości, szczególnie miło mi to widzieć dzisiaj pana senatora. Witam pana senatora. Mam nadzieję, że powszechnie za niego. Oddaję głos kuratorowi wystawy, pana Agnieszce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym Państwa zaprosić do obejrzenia wystawy w obiektywie Romana Majdronisa. Jest to wystawa, która zrobiła mi się blisko mojemu sercu, choć w ogóle nie jestem spokrewniona z tą rodziną. Ponieważ oglądając te zdjęcia, raz, że oglądałam zupełnie inną Łódź niż do tej pory widziałam, mając nawet taką możliwość, pracując w archiwum, ale dwa, że pokusiłam się z osobami, które mi pomagały, o stworzenie, właściwie na napisanie od nowa biogramów członków tej rodziny. I okazało się, że była to niesamowicie wielka przyjemność odkrywać na nowo historię tej rodziny. Historię bardzo burzliwą, o której Państwo będziecie mogli się przekonać, oglądając wystawę, czytając biogramy, więc myślę, że nie będę o tym opowiadała. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na ciągu dalszym tej wystawy. Zresztą tak na końcu wystawy napisałam, ciąg dalszy nastąpi i obejrzymy następne zdjęcia kolejnego, chociażby pokolenia. Jeszcze raz Państwa witam bardzo serdecznie i chciałabym poprosić o głos panią Majkę. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim tu przybyłym naszym przyjaciołom, rodzinie i chciałabym powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie ogromny wkład pracy i samozaparcie mojej młodszej siostry Justy, która włączyła strasznie dużo pracy i parę lat ciężkiej pracy w zbieraniu zdjęć, potem w archiwizowaniu tego, skanowaniu, retuszowaniu, dając ogromne zasługi dla naszej rodziny, dla wszystkich zainteresowanych historią tego miasta i myślę, że również dla tych wszystkich, którym nie obce jest uczucie patriotyzmu. Justyna, jestem z ciebie dumna. No to ja dziękuję.